Dzisiaj, 4 grudnia, w Barbórkę miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego kopalnię węgla kamiennego Morcinek w Kaczycach. O pracach montażowych informowaliśmy już w zeszłym miesiącu. Przygotowania i budowa to ponad rok działań, ale z efektu końcowego górnicy, a także i włodarze gminy są zadowoleni. Pomysł właśnie, żeby w takiej formie? Pomysł od górników, bo rozmowy, które prowadziliśmy w rodzinach, wśród kolegów, same doprowadziły nas do takich wniosków, patrząc zresztą na jak to jest na innych kopalniach. To nie tylko przed naszą kopalnią jest. No, myśmy musieli czekać 20 lat. Pomnik znajduje się na skrzyżowaniu ulic Stalmacha i Morcinka w Kaczycach, a inicjatorem tego przedsięwzięcia jest m.in. Bronisław Budziński. Zauważyłem, że w każdej miejscowości, w której istniała kopalnia, istnieje coś takiego, jak właśnie tu w Kaczycach w tej chwili. I w związku z tym, będąc jeszcze radnym na ostatniej sesji Rady Gminy, zaproponowałem wójtowi, żeby coś takiego u nas powstało. Tym bardziej, że miałem możliwość załatwić jako dla gminy górniczej, miałem możliwość załatwienia z tego sprzętu, który tu właśnie stoi. No i małymi kroczkami, z wielkimi trudnościami, bo trudności były wielkie, ale udało się. Obiecałem to dokładnie w zeszłym roku w Barbórkę. I udało się, i kamień serca. Górnicy o kosztach mówić nie chcą, choć podkreślają, że pomnik nie powstałby, gdyby nie sponsorzy. Koszty są duże, tylko wie pani, to jest wszystko przez sponsorów. W postaci darowizny, czy wózka kopalniane, czy obudowy, tych tablic. Dobrzy ludzie dali. Dzisiejszą Barbórkę górnicy z Kaczyc i okolicy uczcili w sposób wyjątkowy, bo jak podkreślają, to miejsce było potrzebne. To jest potrzebne nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom, bo ludzie szybko zapominają. I za chwilę by nawet nie wiedzieli, że tu taka kopalnia była, że tu ludzie poginęli. My musimy dbać o naszą historię. Kopalnia Morcinek była specyficzna. Praca, zwłaszcza w początkowym okresie, nie była łatwa. Ale górnicy, którzy tam pracowali, z sentymentem mówią o KWK Morcinek. Chętnie wracali dziś wspomnieniami do tamtych lat. Bardzo duża ilość załogi to była załoga napływowa, dla której była to pierwsza kopalnia, w której pracowali. Także początki rzeczywiście były ciężkie, bo ta załoga musiała się dopasować i dostosować do tych górniczych, bardzo trudnych, ciężkich warunków. Tym bardziej, że kopalnia była rzeczywiście kopalnią bardzo ciężką. Były tu wszystkie właściwie najpoważniejsze zagrożenia, jakie występują w górnictwie. I zagrożenie metanowe bardzo wysokie, i zagrożenie wodne, które w wielu kopalniach nie występuje. Warunki rzeczywiście były bardzo ciężkie, natomiast atutem było to, że był tu bardzo dobrej jakości węgiel. To był węgiel koksujący, którego w wielu kopalniach u nas brakowało. No niestety w bardzo trudnym okresie, kiedy zrobił się taki dołek w górnictwie, Unia naciskała, podejrzewam, na ograniczenie eksploatacji, ograniczenie wydobycia. No i trafiliśmy w taką bardzo, bardzo trudną dziurę i wtedy zapadła decyzja o likwidacji kopalni. Myślę, że gdyby ta kopalnia przetrwała jeszcze z pół roku, potem się koniunktura na węgiel poprawiła, byłoby znacznie lepiej, no niestety. Wspaniałe czasy. Zaczynałem jako 18-latek. Po szkole było to przede wszystkim blisko. Do pracy miałem 6 kilometrów. Niestety potem kopalnie zamkli, to trzeba było jeździć 30 kilometrów, a to jest bardzo, bardzo ważne. I czas, i koszty dojazdu, i tyle ludzi, co tutaj pracowało, to jest to bardzo, bardzo ważne do nas było. Tutaj rozpocząłem pracę w 83 na kopalni do 89, do końca, począwszy, powiedzmy, od początku do końca. Początki były ciężkie, bo zaczynaliśmy zjeżdżać na dół w przysłowiowym kiblu. To było bez klatki, bez niczego, kibel wisiał na linach, się jechało na dół w 8-9 ludzi, no a później dopiero w 86 uruchomili skip i szyb zjazdowy, to już była, powiedzmy, normalna jazda dla ludzi. No i zaczęliśmy drążyć chodniki, wydobywać urobek na powierzchnię i później przyszedł czas rozpoczęcia wydobycia już pełnego węgla ze ścian. Mija 20 lat od zamknięcia kopalni Morcinek, ale mieszkańcy i górnicy tej okolicy pamiętają. Pamiętają o tym miejscu i o górnikach, którzy odeszli na wieczną szychtę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.